Witaj, drogi widzu. W dzisiejszym nagraniu chciałabym odnieść się krótko do bardzo popularnego współcześnie poglądu bardzo wielu przeróżnych środowisk. Poglądu o tym, że wiara to sprawa prywatna. Odnieść przez przytoczenie słów świętego Jana Pawła II, który w czerwcu 1991 roku tak mówił na ten temat w homilii podczas mszy świętej w Lubaczowie. Wiara i szukanie świętości jest sprawą prywatną tylko w tym sensie, że nikt nie zastąpi człowieka w jego osobistym spotkaniu z Bogiem, że nie da się szukać i znajdować Boga inaczej niż w prawdziwej, wewnętrznej wolności. Ale Bóg nam powiada: bądźcie świętymi, ponieważ ja sam jestem święty. On chce swoją świętością ogarnąć nie tylko poszczególnego człowieka, ale również całe rodziny i inne ludzkie wspólnoty, również całe narody i społeczeństwa. Dlatego postulat neutralności światopoglądowej jest słuszny głównie w tym zakresie, że państwo powinno chronić wolność sumienia i wyznania wszystkich swoich obywateli, niezależnie od tego, jaką religię lub światopogląd oni wyznają. Ale postulat, ażeby do życia społecznego i państwowego w żaden sposób nie dopuszczać wymiaru świętości, jest postulatem ateizowania państwa i życia społecznego i niewiele ma wspólnego ze światopoglądową neutralnością.